Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają antywirusa, oglądają, rozważają Ewangelię. To jest piękne, że nadal jesteście z nami i jesteście chętni do tego, żeby tę Ewangelię jakoś mocniej przeżywać każdego dnia. I dzisiaj chciałbym wam zostawić taką jedną myśl. To znaczy, żeby mieć nadzieję do końca, żeby z tej nadziei nie rezygnować. A wiąże się to z rozważania tej Ewangelii, która dzisiaj, mianowicie z trwania Maryi przy krzyżu Jezusa. Gdybyśmy zakończyli w tym momencie tę Ewangelię, to można by dojść do wniosku, że to w ogóle jeden wielki dramat, że nasza wiara nie ma sensu. Po prostu Jezus umarł. Tyle, koniec. Ale kiedy doczytamy parę stronic dalej, kiedy w tym czytaniu będziemy cierpliwi, no to okazuje się, że Jezus zmartwychwstaje i że wszystko nabiera nowego sensu i wszystko staje się piękniejsze. Chciałbym was zachęcić dzisiaj do tego, żebyście mieli nadzieję, to znaczy, żebyście doczytali swoje życie do końca. Żebyście dali Panu Bogu to zakończenie waszego życia, żebyście oddali to Jemu, żeby On to zakończenie napisał. Myślę, że skończy się podobnie jak w przypadku Jezusa. To znaczy zmartwychwstaniem. Nawet jeśli całe wasze życie wydaje się pewnym opuszczeniem, smutkiem, jakąś taką goryczą. Miejcie nadzieję, bądźcie cierpliwi. Doczytajcie wasze życie do końca. On na pewno pokaże to piękno, które pokazuje w tej Ewangelii, którą czytamy. Zmartwychwstanie Chrystusa.